podaj mi 3 zalety bycia słabym. Odpuść, bo nie istnieją. Siła zaś uczy nas dyscypliny, pokonywania strachu i panowania nad sobą. Buduje charakter, który definiuje nasz kraj. Kraj, który nas wychował. Nigdy nie zapominaj, skąd jesteś. Ja chciałem tylko pokazać szczękę. Tutaj mamy logo Fejmu, gola. I taki, powiedzmy, symbol, który przypomina mojego, niestety, kota, który już odszedł, czempiona. Był to serial afrykański. Da mi moc. Ja jeszcze nie ten etap, nie mam jeszcze właśnie szczęki. Powiedz mi tak, na ile procent? Jak ci Wojtek zaraz tak. Pierdolnie, to sobie zmieni szczękę. Nie, no na pewno nie na 100. No dobra. Tak na 60%. No. Panowie, 3 razy 2 minuty. Jesteście gotowi do walki? Jesteś gotowi? Jest start. Dobrze poszł. Dobrze poszł. Ładnie pracujesz, pocz, ładnie pracuj. Oj, pracuj, pracuj. Spokojnie, pracuj. Dość. Tak, dobrze, ciało. Lewa ciało. Lewa ciało. Więcej prostych, pocz. W twoim stylu. Ładnie pocz. Dobrze, broń pocz. Broń pocz. Dobrze. Na świetle. Dobrze, bądź. Za tak! Ciało! Spokój, spokój, spokój! Procenty rosną. Pracuj głową, bądź, tak! Dochodź, pracuj głową, do środka! Ale na szeroko? No nie wiem. Co? Odkrytaj żeby. Tak. Dobry! 55 sekund do końca! Dawaj na dobrze. Nie lubisz te proste, takie szybkie. Ładny. Ręce pocz. Garda, dobrze. 25 sekund. Do boku dawaj, zaj, 10 sekund. 3, 2, 1, koniec. Ale wojen był. Ile minut przerwy? 2 minuty przerwy? Minuta przerwy? Minuta. Minuta. Dobrze, dobra, pierwsza runda, mam uczucie. Dobra, różnika, szpierw dawać. Mocno. Trzymaj mocno ręce, zmęczony. Czasami wiesz, zmęczenie. Na boki za mało, ale dobrze, wyczułeś, wiesz, to też męczące jest. No fajnie ogólnie. Ciężko było. Długie, dłuższe ręce. Jeszcze masz 30 sekund. Jest tak, panowie. Dalej jest to samo. Ręce połóżcie tam. Słuchajcie, panowie, na 80%. Trzymaj blisko do twarzy gardę. Dobrze poszedł. Dobrze. Na boki i dokończ coś. Na boki i dokończ coś. Minuta. Grasnął. Doszło!
Dawaj, wyluzuj się. Jest 15 sekund. Dobrze. Do środka chodź, dawaj do środka. 10 sekund. Koniec! Dobra. 60%! Dobra. Początek? To był najmocniejszy spal na YouTube. O nie, konkretnie to wygląda, serio. Konkretnie to wygląda, ustawiam... To był najmocniejszy spal na YouTube taki. Ja widząc twój charakter na ławce, wiedziałem, że muszę też iść do przodu. Ale doświadczenia złapie bądź z tobą. Oczywiście. Już widzę swoje, wiesz. To taki pierwszy prawdziwy, nie? Sparing. No. Co, jeszcze jedna runda, panowie? Chcecie? Jeszcze jedną? Ostatnią? Na pierwszy. Przy okazji sobie trening fajny zrobić. No już wiesz, jak dwie zrobiliśmy, trzy to będzie tak prawidłnie, że się trzy rundy robi, nie? Na filmie. Trzy rundy. Ja tak siedzę i sobie uświadomiłem, że głowa mnie boli. Przyjmowanie na gardę, tu doświadczenie dla mnie, przyjmowanie na gardę nie jest takie bezkarne. Nie jest. Mimo wszystko. Też dochodzą te ciosy, nie? Mimo wszystko są wstrząsy, to też się odczuwa. Czasami jak trzymasz gardę, nie dotykasz twarzy, nie? Masz tak ręce. Też może się odbija mi głowę. Tak, nie dotykasz głowę. Tak twarzy, nie? Mam taki nawyk. Musisz trzymać, wiesz. Pamiętaj teraz o tym, żeby trzymać mocno na głowę. Najgorsze dwie minuty życia. Panowie, jak? Ostatnie dwie? Ostatnie dwie minutki? Ostatnie dwie minuty, panowie. Start. Ja w ogóle patrzę, jak to mam tutaj, chodzę na lewo. Tym samym się wysuwam do twoją silniejszą prawą rękę. A powinienem wejść na prawo. Przejebana sprawa, ale dobrze, no pierwszy taki sparing mój prawdziwy był. Dziękuję bardzo, ale tych prostych najwięcej wyłapałem. Ja wszędzie dostaję jednego takiego mocnego. Czuję. Drugi czy trzeci? Trzeci. Trzeci jednak. Gada mi tu. Padła i... A w trzeciej spompowany byłem fast. Tak, ogólnie czuję najbardziej proste, że dostałem, czyli jest coś nie tak przy lewym. Pewnie nie schodziłem w bok. Ciekawy jestem w ogóle, co napiszecie w komentarzach.
Wiadomo, że chuja jeszcze potrafię, ale fajnie się będzie czytać wskazówek. Było świetnie. Był to najmocniejszy spalnik na YouTube, jaki widziałem. Dzięki. Tak czuję przebieg, że był dosyć taki dynamiczny i mocny. Nie ma, nie, mocny, bo nie była taka. Widzę to po naszych twarzy, ja też, słuchajcie, szczęka lekko przestawiona. No fajnie, bo trzeba było być czujnym cały czas. Co, nie męczymy was. Nie męczymy was. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, sprawdźcie kanał Wojtka. Dzisiaj jest prawdopodobnie Fame MMA, gdzie Wojtek walczy z Rafoniksem. Także sprawdźcie stronę Fame. I co? I widzimy się w kolejnych wyzwaniach. Proste. Dla mnie Wojtek jest faworytem, bo przyszedł i ogromów pobił ławę. To jest niesamowite. Gratulacje. Dzięki wielkie. Powodzonka. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.